Hej, cześć, siema na wam wszystkim ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Mortal Shell. Na starcie się dzieje coś dziwnego, bo nie ma tego gościa, który tu był, a nie walczyłem z tym typem, także... No, chyba mi intrygujące. O, a nie dobra, jednak jest, tego się jeszcze nie zdążył zespawnić po prostu. Aha, dobra. Wiem, nie tego ustawionego. Aj, za wcześnie. Okej, no widzę, ogólnie jest spoko, jeśli chodzi o tę pałę. No i to się raczej nie zmieni. Próbowałem sobie rozmnożyć ten kwas, no okazało się, że jednak niestety to tak nie działa. I teraz może nie działa tylko na podstawowe przedmioty, dlatego tych widmowych żetonów mam trochę za dużo. Okej, myślę, że jakaś winda będzie, a tu proszę, jakiś teleport. Czołem. Okej, widzę fiorki, nie mogę tak naraz zdjąć. Z paradą. Dobra, musiałem coś sprawdzić na szybko, więc było pewnie cięcie. Dobra, tutaj kolejny przebłysk. No jak widać, przebłysku mam niestety w chuj, przez to, że się przypadkowo rozmnożył też przebłysk, kiedy chciałem rozmnożyć tylko ten kwas. Ale na szczęście jestem w stanie szybko się z tym uporać. Dobra, zobaczmy. Tamten przeniósł mnie tutaj, gdzie i tak bym doszedł chyba z buta. To w sumie po co jest ten teleport, skoro i tak mogę tam zajść normalnie? Znaczy, dobra, może inaczej. Może nie po co jest, bo samo postawienie go jest dobre, tylko czemu on jest tak wcześniej już odblokowany? Bo to jest bardziej skrót, który wypadłoby chyba odblokować samemu, nie? Jakiś ogień. No. O, to jest dźwignia? O, serio. No, liczyłem, że kurde będę jakiś większy w porządku przeciwników. Niestety się widzę, pomyliłem. Okej, okay, czyli tak, czyli w każdej lokacji są, poza takimi większymi typiarzami, jak ci nabici kolcami, mieczami, albo takie a la grisze, pomniejsze, mamy tak naprawdę trzy rodzaje typiarzy. No bynajmniej, jak na razie duchy są wspólne dla wszystkich, nie? Tylko, że tutaj biją tymi kawałkami, powiedzmy, tego tronu. A wcześniej biły lodem albo podpalały całe otoczenie. Zaś jest kurski, tylko tym razem po prostu pali chyba większą ilością bełtów. Aha, to taka ala pochodnia, rozumiem, się wypala. Okej. Okay. Ej, no come on! Ej, seriously, jeszcze byłem w zasięgu. Właśnie, kurde, ja mam taki buff do obrażeń, że jest jakiś procentowy, ale still jest to buff, nie? Ja kurde, nie mogę typa poskładać krócej? Tych robię na dwa razy, bo większość. Dobra. Moment. Się leczyć to ten. No kurde, dwa strzały naprawdę? Czy to jest tak. Czy te, że są procentowe, kurde?
Mam broń na maksymalnym poziomie jeszcze 30 staków do buffa obrażeń. Ja muszę każdą taką walność dwa razy? Nawet jak jeden atak jest silnym. Naładowany? Muszę trafić. No nie. Dobra, to znaczy, że jestem tak troszeczkę zawiedziony. Dobra, dziewnijmy sobie jeszcze ten żeton. O, czegoś piluję. Czekaj, dlaczego? Kwasu hartującego, spoko. Niestety, testując, czy mogę go rozmnożyć, zużyłem sobie jeden kwas na tego, na miecz. Ten początkowy, na czynnika, więc... No jeśli mogę ulepszyć tylko dwie broń na maksimum, no to zmarnowałem okazję. Ulepszając jedną nie taką, którą bym chciał. No i znowu, też porażkę. I znowu jakiś taki gościu, kurde. To jest jeszcze pochylenie tego typa ten. Dokładnie, tak się kręcił z mieczem po prostu w tej drugiej świątyni. Widzę, że naprawdę jeśli chodzi o pomysłowość w kontekście do przeciwników, to chyba twórcy za dużo jej nie mieli. Ten ciągle jednym ciosem naprawdę nie mogę zabić. Okej, to było cwane, nie powiem. Mam. Zajebiście. Zajebiście. Kurwa, jeszcze lepiej. Boże. Aha, dobra, czekaj, bo to się jeszcze nie pali chyba. Dobra. Dobra, tam na razie nie idziemy, to mogę typa olać. Tu są kolejne, czy kolejna w sumie, bo nie czy jest więcej. Tak, jest więcej. To chyba jest ona, tak mi się wydaje. Kolejny duch. Ok, widzę ze stakiem 10 plus już na dwa strzały je mam. Ciekawe kiedy będę one-shotował. Ile w ogóle będę one-shotował w ogóle w tej grze. Jako Eregli mnie. Żeby się tylko odnowić do tego. Boli mnie fakt, że nie mam tego ulepszonego, bo kto wie, może by teraz trochę więcej, znaczy... Trochę, na pewno bym sobie trochę więcej odnawiał, ale... Chodzi mi... Chodzi mi o to, że... Wolałbym, wiecie, mieć ulepszoną tę paradę z leczeniem, jeżeli używać tych kolejnych. Bo to jest złe, ale... Wolę to leczenie jednak. To jest jak zawsze darmowe leczenie. Raz. To nie leczy ani jakoś mega dużo, ani jakoś mega mało, no ale jednak za mniej niż bym chciał, żeby leczyło, nie? Że największy ból, jeśli chodzi o leczenie w tej grze, to fakt, że nie mam właśnie jakiegoś takiego odpowiednika Estusa, nie?
Ale to zresztą pokazuje, że to jest gra tylko po jakimś czasie przerobiona na Souls-like'a, ale nie, że była pierwotnie projektowana jako takowy. To miało być pierwotnie miało być takie łażenie po prostu po lochach, taki roguelike, nie? No i finalnie w dodatku mamy taką opcję rogalika, dzięki której możemy właśnie chyba grać pierwotnie w taki zamysł tej gry, w jaki sobie wymyślili ci twórcy. O, i tutaj jest w ogóle to miejsce, gdzie zginąłem, że i tak zyskuję. Zginąłem się po błoca. Dajmy tam te duszki, bo one nie powinny za mną iść, dopóki ich nie zaatakuję. I tak też jest w istocie. Co? A, to jest ten gościu, dobra. No, on akurat będzie chciał mnie atakować, ale jako, że idzie do mnie jak tramwaj, no to trochę mu zejdzie, zanim tutaj dojdzie. Tutaj pusto widzę, więc zobaczmy, co się tam na górze kryje. O ile cokolwiek, ale tu jeszcze możemy coś zebrać. Grzybek? Nie, tak, no tak, grzybek, ale nie leczący, tylko dający mi odporność. Zbudowanie Witka jest strasznie irytujące. Dobra, i tu już byłem chyba wcześniej, więc zobaczmy, co się kryje tam. Czy ja nie mogę o tym przebiec? No ludzie. To już było trochę idiotyczne, jeśli mam być szczery. A to chyba ten grzyb zabrany przeze mnie, co nie? A nie, to jakiś inny był. Okej. Co będzie tutaj na górze? 18 minut minęło. Kiedy? I have no idea. Tutaj... No, niestety nie. To nie zadziała. Okej, tam mamy kolejną tą pochodnię i pewnie ją muszę... I muszę użyć, żeby tam się przejście dalej pojawiło. Co rozwalimy z naszej Kuszozuki. Yes. W ogóle jak po tym odcinku szukałem sobie tego dodatku do maczugi, nie? Tego, który sprawia, że może ona płonąć. No to udało mi się tak głupim kątem strzelić z tej bazuczki, że... O, napis, dobra, do tego za chwilę. Przejdę. To tak, po takim kątem udało mi się strzelić, że bełt zaklinował się po prostu w powietrzu, nie? I udało mi się zobaczyć jego faktyczne wymiary. I jest dość spory. Zobaczmy. Nagrodą za lojalność jest poddaństwo, dlatego też odrodzony nie wymaga żadnych zobowiązań. Przybyli tu w poszukiwaniu odpowiedzi, tak jak ty teraz, ale nie znajdziesz tu nic poza ciszą i wściekłością. Rzuć się w przepaść, pozwól, by pustka zabrała ci i odnowiła. Odrodzisz się jako dziecko Myriad, siostra lub brat. Okej. Okej, dobra, i tutaj mam po prostu podejście w to miejsce. Czyli gra mi po prostu mówi, wreszcie jak powinien tutaj dojść. Nie, żeby nie zostać wrażeń. Nie wiem, czy to jest w ogóle jakikolwiek damage zrobiła z tej kuszy. Dlaczego ja nie ma... Boże, naprawdę, dlaczego nasz tank nie ma jakiegoś boostu do... w umiejętnościach do regeneracji staminy? Przecież ktoś tam powinien dostać. Na przykład nie wiem, że zabijam typiarzy, jeśli zabiję go... Jeśli zabiję wystarczająco szybko, albo nie inaczej, jak zabiję typiarza, to mam czasowy buff do regeneracji staminy. Jeśli zabijam kolejnych, to ten buff się wydłuża coraz bardziej, Albo jeśli zabijam w... Jeśli wiecie, po przeliczeniu damage'a jest on na tyle przetegowany, że gościu zginie, no to nie dostaje obrażeń. Kadzidło, nice!
Dałoby się zrobić na czysto. Nie ma tak chodzi. Właśnie, a propos breaka, bo to też się dzisiaj powiedziałem. To jest to, że tylko ja mogę dostać ten break. To jest jakby uwaga, kiedy ja dostanę poist breaka, to dostaję gonga w kaczan i latam po prostu jak jestem ragdolem po prostu, nie? Freddy po prostu bawi się ze mną, zanim, nie wiem, oddam je z powrotem tym typiarzom, nie? Ale kiedy to ja zrobię komuś wytrącenie z równowagi, to się nic tutaj nie dzieje. Takie totalnie, nic. O, teraz broń zniknęła. Super. Your company. A, mówię, nie kupałem. Niestety, że dowiem też typiarzy dzięki temu, ale to akurat no istotne. Dobra, tutaj powinny być chyba multi-digi buto. Nie, o dziwo jest tutaj miecz, dlatego, że sobie go tutaj przyzwałem. Więc, dobra, przyzwijmy sobie w takim razie multi-digi buto. I ulepszmy od razu. Wzmocnienie broni. A. Nie popełnię drugi raz tego samego błędu. Zobaczmy sobie opis. Perfumowane kadzidło, które łączy się z młotem i dłutem. Słodki zapach unoszący się z tego kadzidła kryje w sobie truciznę. Bracia używają tych całopalnych ofiar, aby zdezorientować i pomieszać ich zmysły. W stanie oszalałego delirium widzą obsceniczne prawdy i prawe kłamstwa. Ciekawe. Dobra, mamy też kwas. To wypadałoby ulepszyć ten mieczyk jeden. To za moment. I tutaj ta balista zuka jeszcze. Nieporęczna broń miotająca, zwana przez bandytów balista zuka. Neoterycy z Muradem wynaleźli tę arkbalistę na potrzeby spornych procesów. Ci, którzy przed arcyinżynierem uważają ją za niewinnych, uważają się za niewinnych, staną na jej linii strzał, modląc się o to, by boska sprawiedliwość odchyliła bełt w locie. No to prawda akurat. Okej, wiem, że jeszcze jest gdzieś jedna lutnia w grze, ale nie mam pojęcia gdzie. Dobra. Wyczytałem gdzieś na wiki, że gdzieś mogę tę uroczystą ofiarę znaleźć. W tych trzech lochach. Nie wiem, gdzie, nie znalazłem jej jeszcze w drugim lochu, ale... Czy tej płomiennej świątyni, ale może uda mi się znaleźć ją w tym. Zanim skończymy grę. Dobra, to jest kadzidło, więc zakładam, że my okadzamy teraz broń, tak jakby. Okej, wygląda zacnie. Zobaczmy, jak to wygląda. I to jest buff broni? To wygląda jak atak, a nie jak buff. Ciekawe. Ostrze męczennika i tutaj ulepszamy na plus 3. Dobra. I wracamy do mojej buławy. Kłócąca buława. Wiecie, mnie ta nazwa trochę zniechęca przez tak to po prostu brzmi, nie? Ale kto wie, może jak ją zobaczył oryginał, to faktycznie trochę do mnie bardziej przemówiło. Dawaj, daj mi się skontrolować. Za wcześnie. Dobra, moje pytanie, czy mogę tu z breaka w ogóle zablokować? Teraz to już nie. Znikaj. Chciałbym sobie go tak, kurde. Muszę się podleczyć na nim teraz, nie? Ale już się nie da, to trudno.
umiesz go chociaż kurwa przenieść na górę? Dobra, moment, gdzie teraz? Było tędy chyba? Nie zgubił, ale... Nie, to był ten drugi. Dobra, moment. Przecofamy. Kurde, jednego mogę być, jestem pewien. Jeśli trzeba zgarnąć ten... Jeśli trzeba zgarnąć zdecydowanie, to najłatwiej się robi na tych duchach, wbrew pozorom. Bo one nie dość, że biją ci mało, jak dostaniesz od nich po mordzie, to jeszcze dodatkowo... Da się łatwo właśnie na nich leczyć. No plus jedna parada ich zabija, więc nie bardzo warto. Świetne pismo euforii, tylko że dobra, tam nie idziemy. Tu się wszystko teraz pali. O, a nie, my to wygaszamy! Dobra. Dobra, to czekaj, to obiję w razie. To za chwilę, zobaczmy co się kryje tutaj z tej strony. Tu jest pusto. Też pusto. No dobra. Nie powiem, liczyłem na coś więcej. Ale niech będzie. Może, czemu to tu się dematerializuje na odległość? Dobry. Nawet bym chciał nie bardzo mączyć, jak oddać, nie? Normalnie ten barku bym poprosił, ale nie mam ci z czego oddać. Dobra, wytestujmy jak sobie to na niego zadziała. Czy go też one-shotuje? Nie, ale pewnie zabolało. Dwa strzały. O, w banie. Tak. Okej, czyli on jest na dwa strzały. Dobra, boli mnie strasznie, że tej broni nie mogę jakoś lepiej używać. W sensie, wiecie, mogę chodzić z nią na przykład i lepiej celować, no ale... Damage ma naprawdę zajebisty. Dobra, gdzie to mnie teraz przeniosło? Aha, w to miejsce. Okej. Okay. Jestem troszeczkę zawiedziony. O ty, nie! Czekaj, mnie tu nie było chyba. Nie, nie było. Dobra, jest ostatnie ognisko. Czy tam pochodne do zapalenia, ale jak już mogę ominąć tych typiarzy, no to... Czemu by tego nie zrobić? Omińmy ich szerokim łukiem. Muszę zaskoczyć, żeby... Ten, żeby nie zginąć. Okej, okay, typiarze ominięci. Nawet żaden chyba fokus na mnie nie złapał. O, dobra, tutaj ktoś jest. Nie sam. Naprawdę? Ej, co jest? Dobra, żeby nie zrazić okazji. Zajebiście. Wow, no bardziej, chyba bardziej skurwysyńskiej akcji nie dało się chyba tutaj jebnąć, nie? Jezu, i czemu ja nie użyłem tego pierdolnięcia z maczugi? Też dobre pytanie. Chyba nie, ja tam chcę wrócić, nie? Ja tam wrócę. I zgarnę sobie te rzeczy. Dobra. Z tego bimbru.
Dobra, teraz jestem gotowy na nich. Chodźcie panowie, zapraszam, zapraszam. Wszystko mnie. Kierniki z kamienia. Okej, nie wiedziałem, że ten wymach jeszcze robi wrażenia. Można powiedzieć. Jeszcze słyszałem, ale to chyba jakiś efekt otoczenia po prostu. Dobra, przebłyski. I tar odzyskany tylko i wyłącznie. Dobra, czy ja tutaj jak zejdę, to się cofnę jakieś fajne miejsce? Się cofnę tutaj. Nie, to już wolę się cofnąć tam. Już wolę cofnąć maską. Teraz broń zniknęła. Intrygująco. Dobra. Ale chyba mieliście teraz okazję zobaczyć opis tego kamienia. Lotniczego. Dokładnie. Spo. What? Co ja tu robię? I tu się cofnąłem. Tu. Tu chciałem, bo nie wiecie tego narteksu. No, a teraz broń zniknęła. Że... Nie ogarniam animacji czasami w tej grze. Raz są normalne, raz są zjebane. Raz się w ogóle modele nie pojawiają, co było widać chyba w czwartym odcinku, jak wracałem z esencją. Your company is... To jest Boże, z esencją, z tym guru... Boże, nie... Tak. Skruczałem do... tym lodowym do typiarza, gdzie kurde mi się, jak wyszedłem z lokacji, to mi się nie model w ogóle tego ostrza, które nosiłem. Widzimy, to było strasznie. No dobra. Zobaczmy, co się stanie, kiedy nacisnę teraz tamten guzik po środku. Bo może zanim to zrobię, to się pozbędę chociaż tych dwóch. Jedna padła. Okej. Okay. Grzybeków proszę. No i zobaczmy, co się stanie teraz. Bo tak, ci dwaj nie będą mnie atakowali. Czy teraz to się otworzy? Yep. To idziemy. Kolejny jakiś posąg. Ciemna brama. Coś by miał być nawet do czarnej bramy. Takie wiecie, ale zostanie do pierścieni. Może? Przeżyła to naprawdę? Jak się sprawdza balista zuka na tego typa? One-shotuje. Tak więc warto. Możemy skorzystać. Kurde, mogłem trochę wyżej. Może bym go trafił. Ale patrzcie, to gość został bełtem pod no... Halo, jak go to ominęło? Gość został bełtem praktycznie pod nogi i co i nic z tego nie zrobił totalnie. Ładnie. Zużyłem więcej bełtów niż bym chciał, no ale zabiłem dwóch typiarzy totalnie przy tym nie tracąc życia, więc myślę warto. Turbataru, okej. Okay. Przydałby się Solomonem to obadać. Żeby więcej znajomości dostać.
tam. Dwóch takich. O Boże, nie wierzę. Serio chybiłem? Ale jak się da mnie uchylił skubaniec przed tym strzałem, no. Jakby jakąś siostrę bym tu sobie z chęcią wypatrzył. Wydaje mi się, że powinna tu być, nie? Nie żyje. O, jest siostra. Super. O, nie, wróć, to nie siostra. Przeciwniczka. Wiele. Szkoda buffów niestety, no ale... Czy buffa właściwie tego jednego, ale szybko odzyskam. No come on, gdzie jest ta siostra? Ten tam czegoś pilnuje. Panieczę. Aha, zrobiłem unik, a i tak mi to trafiło. Interesujące. Tak, póki ci nie ma na mnie agro, no to ja też nie będę ich prowokował. To nie ma znaczenia, nie ma sensu. W ogóle właśnie, ogarnąłem, że Eredrim jest idealną opcją, żeby przetestować, ile kurde mi zostało tych. Zostało, ile muszę zabić typiarzy, żeby właśnie zrobić sobie tego. Żeby sobie odnowić te ostatnią szansę. 10. Okej.
Zabiję 10 i mogę jeszcze raz wywalić. I tak kosztuje to, że nie jest zachęcające. Myślę, że ekranie na końcu powie wprost, ile ma się tam krew. Serio jeszcze nie zginął? Tyle co nic chyba. Dobra, i to jest co? Okej, okay. Okienko na to, gdzie już byłem. Tu też. Nic poza tym z tego, co widzę. No dobra. To zobaczmy, czego pilnują przy tym koksowniku w takim razie. Może tam będzie coś, co będzie mnie trochę bardziej interesowało. Tylko że... próbuję się ich pozbyć trochę szybciej. Dobra, oni będą agro na mnie dostać po tym wystrzale, więc... o tym drugim muszę. Proszę bardzo. Uwzględniony. Zajebiście. Że naprawdę do... przez takie ta bazooka bije damage, to się nic nie naprawdę, że to... Po pierwsze jest tak... Znaczy to tak późno, bo w sumie to nie wiem od kiedy w las się pojawia przy sklepie, ale jeśli da się to tak szybko wyfarmić, nie? Jeśli nie wiesz, że używanie tego jest tak wolne. Szatuje większość wrogów. Jedyny typ, którego muszę dwa razy z tym trafić. Cała reszta wpada po prostu na jeden strzał. Czego żeś pilnował? Stworzonego nektaru. Okej, okay. No to mech, mówiąc krótko. O, chociaż w sumie mógłbym go użyć, żeby się podleczyć teraz za darmo. Czemu by nie? No, tylko niestety stracę przez to bardzo, no ale... trudno. Lepiej być na chwilę bez buffa na większy damage, niż stracić życie chwilę później, nie? Tu się nie podleczyłem. No to jest wiadomo, nektar to jest właściwie lepsze leczenie niż samo używanie leczenia. No to mnie po prostu wywala z powłoki, wracam do niej i mam full HP, a nie tak jak w przypadku wyleczących, które muszę praktycznie wyspamić parę razy, żeby się wyleczyć do full. W ogóle, czym ja tego nie zrobiłem od razu? Mogę sobie skoczyć z samej góry. Zrobiłem ten atak i nic mi się nie stało. No dobra, góra zwiedzona. Tutaj coś jeszcze jest. To jest kolejny grzyb. Nie, święte pismo buntu. No ale... Steel dupy nie urywa. Dobra, dwa przejścia. Okej, ta lokacja zadziała trochę bardziej rozbudowana. Słuchaj, czy to jest bardziej rozbudowane, czy ja po prostu nie umiem tutaj o wiele bardziej... Ja tutaj bardziej nie potrafię znaleźć wyjścia po prostu. W stosunku do poprzedniej lokacji. To jest... dobry rozgranicznik. To jest ta siostra tutaj gdzieś? Kolejny pomnik, kolejny napis. Nie pamiętamy już naszych imion, teraz jesteśmy masą opróżnioną i przelaną w naczynie przypominające człowieka w dodające otuchy złudzenie. Twoje oczy nie chcą uznać nas za bezcielesną formę, ale ani czas, ani kształt nie jest w stanie nas określić. Okej. Okay. Brzmi to trochę jak opis nas. W sensie, nas tutaj znajdę, nie? Bo znajdę też tak nie do końca przypomina człowieka. Znaczy, ode mnie wróć inaczej. Przypomina człowieka, ale nie do końca nim jest. A jest właśnie bardziej taką masą, powiedzmy, energii. Albo... czegoś w
takim, w tym rodzaju. Wróć w tym guście. Okej. Okay. O, jest siostra! Zajebiście. Czy patrzcie, jak byłem blisko, kurde, siostry i jak zmaściłem. Don't worry. It is not your mind unraveling, but our world. Our senses betray us, allowing us to believe our surroundings are immutable, even knowable. But nothing is certain within the sanctum of the revered. A curious blessing. My old kin do not shy away from these troubling inconsistencies. Instead, they welcome and embrace them. They worship at the feet of those rapturously twisted and reborn. So, calm yourself and take a sip. You're not ready. Nie potrzebuję. Odnawiać sobie typu. Poprawdzie tu mnie jeszcze nie było, ale lepiej nie odnawiać. Dostanie co chce, to niespodziewane plecy. Póki co jest spokój, widzę. Czekaj, czemu go to zapalić? No, brawo. Brawo. W ostatniej chwili to chyba zauważyłem. Przewóz daremności. Okej. Aha, a gdzie jakieś dalsze przejście? Bo nie powiecie mi, że tutaj. No nie, nie ma bata, ja tam spadnę, to zginę po prostu. Windy też tu nie widzę żadnej. Okej, tam jest jakieś przejście, ale jak się tam dostać? Przecież... A nie, wait, ja tam byłem przed chwilą przecież, tam będzie chyba ten kopsownik cały i tak dalej. Ale stamtąd przejście jest tylko tam kawałek dalej, no i to jest tyle w sumie, nic więcej. O boj, dobra. Czeka mnie chyba lektura jakiegoś poradnika w takim razie. Trochę mało intuicyjne to jest. Nie, bo to jest jedyna opcja, gdzie mogę iść tak naprawdę. Poza oczywiście cofaniem się, ale tego robić nie chcę. Mogę... Wait, czekaj, co? Ja tutaj czegoś nie zebrałem, czy to wypadło z typa, którego z typiarza, którego zabiłem? To pytanie. Musimy teraz cofnąć nagranie, zobaczyć, czy to zebrałem, czy nie. I tu docieramy. Tutaj dalej nie pójdę, no bo jak tutaj pójdę, to wyjdę i ewentualnie tylko wrócę się tam, gdzie byłem. A tutaj jak pójdę, no to jesteśmy w tym miejscu. Idę, to idę po prostu coraz wyżej i docieram w końcu tam, gdzie znalazłem ten skażony tar. Nektar, przepraszam. Tutaj nie ma. Przejścia. No jestem tutaj. No i to jest to. Co to w ogóle wygląda intrygująco, nie? To był taki wielki kostur? Who knows? No i jestem w tym miejscu. Tu zebrałem rzeczy. Okej, tutaj niby coś jest, ale czy ja tutaj idę? Nie, blokiem niewidzialna ściana. Okej. To nie, no nie ma przejścia. Dobra, bo przyznam się, jestem teraz trochę... Może nie zaszokowany, ale trochę jestem zagubiony. Coś mamy? Przebłysk uczucia. Spoko, ale nie potrzebujesz w ogóle tych przybłysków. Do niczego. Ej, pusto. No nie, no tutaj się cofam po prostu. No.
Jestem tu. Jakiś przedmiot. Podobny żeton. Nie. Jest jakiś mega potrzebny. Kurde, gdzie jest nasze przejście? Halko. Jak ja nie lubię naprawdę takich sytuacji, no. Ja sobie na serio jakiś poradnik odpalę, zanim ja przejdę dalej, ale ten odcinek już zakończę, nie? Bo już jest prawie 55 minut. A ostatnie co chcę, to się kurde jeszcze bujać przez kolejne pół godziny i szukać jakiegoś dalszego przejścia. Tak więc ode mnie w tym materiale to będzie póki co tyle. Ja sobie tylko zapiszę przy siostrze moją pozycję. Może niestety muszę to zrobić w taki sposób, co odnawia typiarzy, no ale nim się zajmę w kolejnym materiale. Ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym i być może w ostatnim odcinku zagrajmy w Mortal Shell. Jeśli oczywiście okaże się, że kolejny odcinek będzie odcinkiem, jeśli uda się zabić bossa z tej lokacji i zakładam jakiegoś bossa finałowego, no bo wątpię, że jak zbierzemy wszystkie te trzy gruczoły, no to nic się nie wydarzy, nie? A zakładam, że skoro oddajemy te gruczoły temu sterłą więźniowi, no to pewnie on jest final bossem. Tylko gra tego jeszcze nie mówi, ale widać, że on ma jakieś takie, powiedzmy, niecne zamiary. No, niecne, no. Dobra, inaczej. Widać, że po prostu próbuje na nim manipulować w jakiś sposób, żebyśmy mu te gruczoły właśnie przynieśli. No, okej. Okay. Dowiemy się w kolejnym materiale, czy mam rację, lub czy nie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!